Witajcie w Białej Piskiej, która w tym roku była gospodarzem dożynek diecezjalno-powiatowo-gminnych. Zgromadzeni z Maryją dziękujemy Bogu za Eucharystię i plony. Organizatorami wydarzenia byli diecezja ełcka, powiat piski, gmina Biała Piska i miejsko-gminny ośrodek kultury w Białej Piskiej. Tutejszy park miejski zmienił się nie do poznania. Na wjeździe stanął wiatrak rzeczywistych rozmiarów, gości witały urocze świnki, a scena zmieniła się w najpiękniejszy plenerowy ołtarz. Beata Sokołowska, burmistrz Białej Piskiej, powitała zaproszonych gości i pozdrowiła rolników. Opowiedziała o podniosłym charakterze święta plonów w typowo rolniczej gminie. Do wiernych zwrócił się również ksiądz dziekan Piotr Butrymowicz, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Białej Piskiej. Dożynkową mszę świętą odprawił jego ekscelencja ksiądz Jerzy Mazur, biskup ełcki, który zwrócił uwagę na trudną sytuację gospodarstw w czasie pandemii. O podniosłą oprawę części religijnej zadbał piski chór kameralny pod batutą Lecha Ostrowskiego. Starostowie dożynek, Joanna i Zenon Kubrowscy, przekazali księdzu biskupowi bochenek chleba wypieczony z tegorocznych plonów, którym podzielili się ze wszystkimi zgromadzonymi na mszy świętej. W trakcie agapy ogłoszone zostały wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku organizatorzy odnotowali rekordową ilość zgłoszeń. W szranki stanęło aż 37 wieńców. Przypomnijmy sobie, jak wyglądały.
Organizatorzy przewidzieli trzy kategorie konkursowe. Wieniec tradycyjny, czyli korona zamknięta, wieniec z elementami kultu religijnego i wieniec nowoczesny, uwzględniający współczesne trendy. W pierwszej kategorii na podium stanęli. Miejsce trzecie – Stowarzyszenie Aktywny Sztabin. Miejsce drugie – Sołectwo Orłowo. Miejsce pierwsze – Sołectwo Nowe Drygały. W kategorii wieniec z elementami kultu religijnego zwycięskie okazały się. Miejsce trzecie – Sołectwo Łodygowo-Myśliki. Miejsce drugie – Parafia Lipsk. Miejsce pierwsze – Parafia Sejny. Natomiast najpiękniejszymi wśród wieńców nowoczesnych okazały się na miejscu trzecim – Parafia Pruska. Miejsce drugie – Sołectwo Pawłocin. Miejsce pierwsze – Sołectwo Pogorzel Wielka. Gratulujemy!